No słaba akcja, jakby wiesz, no nie powinien, taki mistrz nie powinien się tak wypowiadać o drugim mistrzu. Hit nad hitami, Stadion Narodowy, róbcie to. Wchodzisz w to, Janek? Jeżeli ktoś to zrobi i ktoś za to zapłaci, dlaczego nie? Muszą paść propozycje konkretne i jakby jest furtka, żeby coś takiego zrobić. I dopiero właśnie po tej śmierci sobie uświadomiłem, że to mnie wykreowało na to, jakim jestem zawodnikiem, jakim jestem też człowiekiem, jakim jestem no, sportowcem. Już wyrzuciłem rękawice i tak jak stałem w tych mokrych ciuchach, po prostu wsiadłem do samochodu, nie przebrałem się nisko, pojechałem do domu, nie? I mówię, to jest chyba koniec. Wyrzuciliśmy gościa z dyskoteki, on powiedział, ja tu wrócę, no i wrócił z koniem. Cześć, witajcie, ja nazywam się Artur Mazur, a to jest program Klatka po Klatce. Dziś zacznę od podziękowań. Podziękowań dla Was za to, że nas oglądacie, że doceniacie naszą pracę. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału, do ustawiania powiadomień. A teraz już czas na mojego i Waszego dzisiejszego gościa. A będzie nim... Jarzon Błachowicz! Za bardzo, nie? Jan Błachowicz. Moim zdaniem nie za bardzo, Janek, nawiązując do końcówki tego filmu. Bo tam padło przecież takie to było zdanie. 15 lat temu, nie? 13. 13, no to niedużo się pomyliłem. Nie pamiętam, że Michał Matera coś wymyślił, ja miałem tylko zagrać, ale nie wyszło chyba. Jak nie wyszło? Kapitalna rola. No, słuchaj, skoro tak uważasz, to niech tak zostanie. Janku, wracasz do zdrowia po rekonwalescencji. Lewy bark zoperowany. Za chwilę zapytam, czy faktycznie ten bark jest zdrowy, ale powiem ci, że jak spojrzałem na Twittera i tweeta z 13 marca, to uważam, że ta forma twoja jest absolutnie startowa. Internet kłamie, pamiętaj. Lewy bark jest zrobiony, jest w trakcie rehabilitacji, jakby z każdym dniem jest lepiej, ale jakby do takiej sprawności sprzed operacji i powiedzmy sprzed tego powodu, dla którego był operowany, no to jeszcze jest trochę drogi, no nie? No a jutro idę robić prawy, więc niby wracam do zdrowia, ale jeszcze przed operacją i tak naprawdę można powiedzieć, że jutro zrobię operację, no to w niedzielę mnie puszczą do domu, no to powiedzmy, że od poniedziałku zacząłem już taką... wiesz, stuprocentową walkę o zdrowie. Już ten mental będzie taki, że okej, nie ma już tych zabiegów, koniec z operacjami, teraz walczymy o zdrowie. Jest dreszczyk przed sobotą? No bo operacje to nie są przyjemne rzeczy. No nie są przyjemne rzeczy, nie jest to fajne, ale jest to konieczne. Jakby, znaczy inaczej, do normalnego takiego codziennego życia to ja bym tych barków nie operował. Ale przez to, że trenuję zawodowo, walczę zawodowo na tym najwyższym poziomie, no to muszę to zrobić, jeżeli chcę jeszcze powalczyć i utrzymać ten poziom. Więc po prostu walczę o to, żeby być w topie. I dlatego to robię, no nie? Dlatego to robię, pogodziłem się z tym. No tak jak mówisz, żadna operacja nie jest fajna, no ale traktuję to troszeczkę na zasadzie, nie wiem, no idę do warsztatu się naprawić, tak? Tak do tego podchodzę. Fachowcy zrobią swoją robotę, potem rehabilitant zrobi swoją robotę i wracamy do oktagonu. Czy da się opisać to uczucie, kiedy wybudzają cię z narkozy, bo to jest bardzo, bardzo specyficzna sprawa. Wiesz co, no to zależy jaka narkoza, jakiego masz lekarza. Wiesz, w MML-u na szczęście mają dobre dragi, więc tam już nie jedną operację, nie jedną narkozę razem zrobiliśmy, więc tam nie ma tragedii. No ale czasami jak wiesz, jak lekarz gdzieś tam się pomyli w obliczeniach, no to nie jest fajnie, no nie? No ale jednak w MML-u zawsze dbają i jakby to obliczają i to, co ci dają, to jest takie, że nie ma tragedii. Nie? Nie tak dawno powiedziałeś, że wrócisz do klatki pod koniec tego roku. Czy coś się w tej kwestii zmieni twoim zdaniem? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że się nic nie zmieni, że jutrzejszy zabieg przejdzie idealnie, bez komplikacji. No później ta rehabilitacja, że też będzie przebiegała tak, jak ma przebiegać, bez żadnych komplikacji, w miarę szybko, no i taki jest plan, no, taki jest plan, żeby pod koniec roku. I mi się wydaje, że to jest nawet dość długi okres taki po tych zabiegach, żeby dojść do siebie i jeszcze nie tylko wrócić do 100% sprawności, ale jeszcze żeby zrobić formę taką, jak należy. Półtora roku bez walki, bo to będzie taki okres. Gdzieś ostatnio usłyszałem w wywiadzie z tobą takie zdanie, nie ma tragedii. Ty powiedziałeś, to jest pojęcie względne. No i ja powiem tak, dla zawodnika na twoim etapie kariery, to powiedzenie nie ma tragedii
No nie wiem, moim zdaniem... Uważasz, że jest tragedia? Słuchaj... Uważam, że to długi okres bez walki. Ale albo będę walczył na półgwizdka, albo powiedzmy na 100%, tak? Swoich możliwości. Więc ja wybrałem tą drugą opcję i dlatego uważam, że nie ma tragedii. I wiesz, będę bardziej stęskniony, bardziej głodny. Ktoś mi tam może zarzucić, że będę zardzewiały. Postaram się tą rdzę zrzucić, wiesz, w przygotowaniach na sparingach. No, ale mówię, jeżeli tego nie zrobię, no to nie będzie sensu w ogóle wracać do oktagonu, więc chcę to zrobić i wrócić, wiesz, sprawny. Wykorzystałeś ten czas rozbratu z oktagonem, żeby wziąć udział w programie Asia Express i tak się zastanawiam, jak się bawiłeś na planie, bo może zabawa to nie jest odpowiednie słowo. Wiesz co, ja potraktowałem ten program właśnie jako przygodę, jako zabawę. No ale również ambicja sportowca nie pozwalała mi odpuścić, żeby odpuścić w którymś momencie. No, chcieliśmy zaś jak najdalej z kolegą. Gdzie zaszliśmy, nie mogę powiedzieć. Zapraszam do oglądania, ale naprawdę mega przygoda, mega wyzwanie. No, bardzo inspirujące doświadczenie, daje dużo do myślenia. No fajnie było coś takiego przeżyć. No, normalnie nie jedziesz na wyjazd i nie spędzasz w ten sposób swojego czasu wolnego. No, nie? Także tu była... No była tyrka, no nie? No i długi rozbrat z rodziną. Dopiero dziś obejrzałem twoje przywitanie z synem na lotnisku i to przywitanie mnie ujęło. Jeśli ktoś z was tego nie widział, ja polecam, żeby to zobaczyć, bo chyba najlepszym momentem jest, jak twój syn cię zobaczył i on nie ruszył od razu. On musiał wziąć rozpęd, żeby do ciebie ruszyć. Wziął rozpęd. No słuchaj, no wiesz, nie widzieliśmy się dość długo. Więc ja w pewnym momencie już powiedziałem, żeby też do mnie nie pisać, co on, bo ja wiedziałem, że on tęskni bardzo, tak? Jak pamiętam raz, ja zawsze wchodzę do domu przez garaż i pamiętam, że mi tam Dorota napisała, że raz przyszli pracownicy, coś tam ogarnąć na chacie i właśnie weszli przez garaż i on, o tata wrócił, już myślę, że jest, no nie? A później okazało się, że to nie ja i się popłakał praktycznie. Ja wiesz, jak ja to usłyszałem, mówię, nie, wracam, nie? Mówię, nie wysyłajcie mi takich wiadomości, nie chcę nic wiedzieć. No bo to wiesz, to tęsknisz, nie? Tęsknisz najbardziej No i to przywitanie było, wiesz, idealne, nie? I w tym przywitaniu jeszcze jedna rzecz dała mi do myślenia, że ty chyba jesteś szalonym ojcem, ale taki pierwiastek szaleństwa u ojca jest potrzebny, jak podrzucałeś syna na lotnisku. Słuchaj, no musi doświadczać, no, musi się dobrze bawić, musi to życie, trzeba go przygotować na wszystko, no nie? Żeby jak się wywrócił, żeby nie płakał, tylko wstał i szedł dalej, nie? Kapitalna sprawa. Przejdźmy do tego, o czym huczało w internecie w ostatnim czasie, właśnie po tym twicie z 13 marca. 11 marca Tomasz Adamek udziela wywiadu. Wywiadu po walce z Mamedem Khalidowem. Wywiadu udziela Andrzejowi Kostyrze i padają w nim no, chyba słowa, które już każdy wie. Mam wrażenie, że gdybyś ty nie zareagował dwa dni później na tę wypowiedź, to ona przeszłaby bez echa, a zareagowałeś bardzo, ale to bardzo emocjonalnie i mocno. No, poczułem, jakby dotknęły mnie te słowa też troszeczkę osobiście, tak, jakby no, Mamedowi jednak szacunek się należy. Wiesz, Mamed przegrał walkę, tak? Ale jak ta walka wyglądała do momentu kontuzji, każdy wie. Więc no i mnie też zabolało, wiesz, że było widać, że on czuje te ciosy, a mówienie o tym drapaniu, no słaba akcja, jakby wiesz, no nie powinien, taki mistrz nie powinien się tak wypowiadać o drugim mistrzu, więc gdzieś tam zabolało mnie to osobiście i mówię, no nie, muszę. Chociaż tak się, wiesz, wyładować te emocje, nie mogę mu powiedzieć nic, wiesz, prywatnie, to powiem na... No takie są czasy, nie? No powiem na X-ie. Co zdenerwowało najbardziej te słowa o tym, no zabrzmiały troszkę dziwnie, okej. Okay. No, wiem, co Janek miał na myśli, to o tej kolejce, czy o tym, że to były najłatwiej zarobione pieniądze? I najłatwiej zarobione pieniądze i o tej kolejce, wiesz, bo po rikoszetem dostało całe środowisko MMA, więc wiesz, tu musiałem jakby, wiesz, no stanąć, wiesz. W obronie i Mameda. Mamed się sobie sam później, wiesz, już poradził w mega fajny sposób, więc... ale no, po prostu czułem, że muszę coś zrobić, no nie? No ale wjechałeś bardzo mocno. Nazwałeś Tomka Adamka misiem skrupówek, biorąc pod uwagę... Nie, żeby się nie zachowywał, bo zaraz okay, nie zostanie, zachowanie tak. Jego nazwałeś takie właśnie jak misia skrupówek, no biorąc pod uwagę wybryki innego misia skrupówek, to powiem ci, to porównanie zabrzmiało troszkę tak, jaką wymowę miały twoje ciosy z Luke'em Rockholdem. Te szczególnie ostatnie. No, tak miało zabrzmieć. Zastanawiam się, czy widziałeś cytaty z tego tweeta.
Nie. Bo on był podawany dalej z cytatami bardzo chętnie przez użytkowników Twittera i powiem ci tak, najczęściej spotykałem się z takim oto cytatem. Jan Błachowicz kontra Tomek Adamek, hit nad hitami, Stadion Narodowy, róbcie to. Wchodzisz w to, Janek? To jeżeli ktoś to zrobi i ktoś za to zapłaci, dlaczego nie? Ja myślę, że jest organizacja, która może za to zapłacić, to jest organizacja KSW, ale wszyscy zastanawiają się jeszcze nad jednym aspektem całej tej potencjalnej operacji. Czy tobie zezwoli na taki pojedynek twój pracodawca, organizacja UFC? Najpierw musi być chętny ktoś, kto to zrobi. Muszą paść propozycje konkretne i jakby jest furtka, żeby coś takiego zrobić. Pozwala na to kontrakt? No wiesz co, no tak ci powiedziałem, jest furtka, która... Wow. Wiesz co, no każdy jakby jest kowalem własnego losu i wiesz, ja mam bardzo dobrego menadżera, który dbał, wiesz, o nasze sprawy. Czy Marcin Lewandowski już się w tym temacie do was odzywał? Nie tak dawno udzielił mi wywiadu, w którym powiedział, no tak, ja rozmawiałem z Dorotą, badałem tutaj możliwości. Wypiliśmy kawę razem. Okej, okay. Kawa w KSW oznacza ciekawe negocjacje. A do kiedy obowiązuje cię obecny kontrakt z organizacją UFC? Jeśli ale oczywiście jak wiesz, możesz... ja nie zrywam ani nie kończę kontraktu. Ja to wiem. UFC. Mówimy do o wyjątku. Kiedy? Powiem ci szczerze, nie mam pojęcia, na ile mam jeszcze walkę. Musiałbym zadzwonić do Doroty, no nie wiem, ale jeszcze kilka. Kiedy do takiego pojedynku mogłoby dojść? Czy ty chciałbyś jednak wcześniej wrócić do MMA, stoczyć jakiś pojedynek w MMA i wtedy ewentualnie spróbować się w drugiej, w innej formule? Dokładnie tak. Najpierw chcę wygrać zdrowie, czyli wiesz, wrócić po tych zabiegach do 100% sprawności, przygotować się, zrobić walkę w oktagonie pod sztandarem UFC i później można, wiesz, jeżeli się... Padną te propozycje, konkrety, można rozmawiać. Jakoś jestem przekonany, że padną, jak znam Martina i jego ambicje i fakt, że gala KSW Epic była naprawdę udana. Nie wiem, czy się zgodzisz, to myślę, że te rozmowy na pewno będą kontynuowane. Dobrze się bawiłeś oglądając galę KSW Epic? Ja się prawie za każdym razem dobrze bawię, oglądam jakiekolwiek KSW. Jeszcze pytanie dotyczące twojego kontraktu z UFC. Czy ty się już nad tym zastanawiałeś, czy kontrakt z UFC będzie ostatnim zawodowym kontraktem Jana Błachowicza? Myślałeś nad tym? Nie myślałem, nie zastanawiałem się. Tak jak ci mówię, moje jakby myślenie kończy się na razie na jutrzejszym dniu. Potem jak się już obudzę z narkozy, będę myślał na tym, żeby dojść do zdrowia w 100%. A co będzie później, to będzie później. Na razie o tym nie myślę. Chcę zrobić jeszcze kilka walk, więc... A nie wiem, na ile mam walkę. Obecny kontrakt, mówię, muszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że na pewno 3, jak nie 4 jeszcze. Zawsze dobrze się bawię, kiedy oglądam walki, mówi Jan Błachowicz, a zatem przejdźmy do tego, co najważniejsze w ostatnich dniach w polskim MMA. Czy oprócz fryzury coś cię urzekło podczas walki Marcina Tybury z Tajem Tuivasem? Wiesz co, fajna walka, dobra walka, fajnie się to oglądało, Marcin, wiesz, wyszedł, wiedział co robi, wie co chce zrobić, wiedział po co wychodzi. Robota wykonana i fajnie. Mateusz... Cieszę się, bo się spodziewałem, że będzie trudniej. Ale trudno, chociaż trwało to krótko, to były chwile trudności. Oczywiście, ale jakby nie widziałem tego aż tak kolorowo, tej walki, a jednak mnie pozytywnie zaskoczył. Mateusz Gamrot dopisał kolejne zwycięstwo do zawodowego rekordu. Biorąc pod uwagę nazwisko jego rywala, uważam, że to jest najcenniejszy skalp w jego dotychczasowej karierze. Ale po tym pojedynku mam takie poczucie, że nawet polscy kibice podzielili się na takich, którzy cieszą się ze zwycięstwa Gamera i takich, którzy są niezadowoleni, bo nie było dużego poziomu emocji w tym pojedynku. Więc zastanawiam się, w której grupie jest Jan Błachowicz. Tych cieszących się, czy tych niezadowolonych? A tak było, bo nawet po pojedynku Mateusz Gamrot chyba w każdym wywiadzie odpowiadał właśnie na takie pytanie. Słuchaj, no ja się cieszę, że Mateusz wygrał. To jest przede wszystkim, tak? Ja zawsze czuję emocje, jak walczy jakiś mój kolega. Więc ja tej emocji zawsze czuję. No ale nie każda walka jest, wiesz, no czasami walczysz tak, jak ci rywal pozwala.
Sam miałem nudniejsze walki w karierze, gdzie nie było żadnych emocji, nic się nie działo. No, ale czasami tak bywa, no, nie zawsze da się, wiesz, zrobić, wiesz, perfekcyjną robotę. No, po prostu tak jest. No. Wejdziesz, wiesz, czasami wydaje ci się, że poczujesz rywala idealnie, będzie wszystko wchodzić, a tu nagle wydaje, wiesz, nie czujesz walki po prostu. No. I nie da się tej zrobić walki tak fajnie, jakbyś chciał. No, i trzeba to zrozumieć. No. Ja też rozumiem ludzi, którzy gdzieś tam, wiesz, no kurde, że tam może się mniej podobało i tak dalej, ale no nie zawsze świeci słońce. Najważniejsze, że do przodu. Ja się z tym zgadzam. Ciekawa deklaracja złożona przez Mateusza Gamrota w klatce organizacji UFC Dagestan Wrestling, Poland Wrestling. No chciałby pojedynku z Islamem Makhachewem. No i bardzo dobrze, niech krzyczy, niech chce tę walki. Ja głęboko wierzę, że prędzej czy później Mateusz ten pas do Polski przywiezie. No sam chciałbym tę walkę obejrzeć, więc czekamy, no ale obawiam się, że jeszcze jej nie dostanie, niestety. Jeśli chodzi o polskie MMA, nie tak dawno gala w KSW w Gorzowie Wielkopolskim i tam na plan pierwszy wyłonił się pojedynek Michała Materli z Piotrem Kuberskim. Zapewne oglądałeś i jakie miałeś odczucia po tym, co zobaczyłeś w tej walce? No co, jakie miałem odczucia? No jakby... No nie fajnie się oglądało, wiesz, jak, wiesz, Michała znam dużo, wiesz, dużo bardziej niż Michała Materle, więc to jest mój kolega, od dawna się znamy, więc słuchaj, wymiana pokoleń następuje, no. Trzeba, wiesz, co ja ci mogę powiedzieć, przykro się na to patrzyło, ale takie jest życie, trzeba się z tym gdzieś tam, wiesz, trzeba to akceptować pomału. W ostatnich dniach też ogłoszony rywal Tomka Adamka na gali frikowej. Tomasz Adamek versus Bandura. Jak to zdanie brzmi w uszach? Ja nie mam zielonego pojęcia, kto to jest Bandura, nie? Więc ja ci nic nie odpowiem na to. Nie wiem, co on robi, kim on jest, jak walczy. No. Więc dla mnie to jest Tomasz Adamek kontra nie wiem kto. Jeśli chodzi o... Nawet ja ci nie powiem, wiesz, nawet nie wiem, w jakiej formule oni się będą bili. Bokserskiej. Trzy rundy po 3 minuty, rękawice bokserskie i powiem tak, jeśli ludzie narzekali na... Bo byli tacy, którzy narzekali na zestawienie Khalidow-Adamek, na dystans w tym pojedynku, no to mnóstwo ludzi teraz uważa, że no, 3 rundy to jeszcze słabiej. Słabo. No. Tomasz, co ci, słabo. No. Ja go walkę obejrzałem z ciekawością Mameda, wiesz, z tym, to tutaj na pewno nie odpalę. Za chwilę będziemy żyć innym pojedynkiem w polskim MMA. Na gali KSW zmierzą się Arkadiusz Wrzosek i Artur Szpilka. Pytam wielu osób o rokowania przed tym pojedynkiem. Jakie są twoje? Kogo stawiasz tu w roli faworyta? Trudne pytanie dla ciebie. Nie lubię typowania, bo obydwóch znał. Wiem. To są moi kumple, więc nie lubię typować. No sam jestem ciekaw tej walki. Każdy ma jakieś argumenty. Każdy ma mocne strony i zapewne też słabszy. I pytanie, kto lepiej rozczyta rywala. Ale gdybym miał, nie wiem, postawić hajs, pewnie jakiś tam gdzieś tam delikatnie postawię, no to gdzieś tam mówię, to jest, lubię obydwu bardzo i obydwoje są moimi kolegami, no ale jak już mam wybrać, to wydaje mi się, że Artur może jednak gdzieś tam trafić. Pytałem o to Adriana Bortosińskiego, mistrza KSW, i on użył takiego zdania i zastanawiam się, czy ty się pod tym podpisujesz, że to może być najtrudniejsze dla Artura w walce z Arkiem Wrzoskiem. Artur za bardzo wygląda boksersko w tych pojedynkach. Czy faktycznie tutaj fakt, z jakich oni wywodzą się stylów walki, może mieć znaczenie w tym pojedynku? No na pewno. I teraz pytanie, kto lepiej wykorzysta ten swój styl bazowy, no nie? A kto wie, może się to skończyć, no wiesz, w parterze, więc zobaczymy. No ale jednak, wiesz, no ten boks Artura jest naprawdę, to jest... No ja nigdy nie sparowałem z kimś, kto nawet nie walczyłem z kimś, kto bił mocy, jeśli chodzi o ręce, no nie? Artur mówi podobnie, jeśli chodzi o twój boks, bo gdzieś... No on pewnie walczył, boksował z gościami, co biją mocniej niż ja. To, tak. Wiesz, no mi się nie zdarzyło, no nie? Tak jest. Zapowiadałem niespodziankę dla ciebie w tym programie. Miałeś na początku, czekam. Nie. To na początku była inna niespodzianka, a teraz niespodzianka, której na pewno się nie spodziewałeś. To jest niespodzianka dla Janka, to jest niespodzianka dla was. No mając w studiu takiego gościa, nie mogłem sobie darować, żeby z tego nie skorzystać. A zatem, panie i panowie, pytania z sali do Jana Błachowicza, bo teraz to nie ja będę pytał. Teraz będą pytać ciebie twoi bliscy, Janie. A zatem zapraszam na ekran. Aż się boję teraz tego, wiesz? Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Myślę, że będziesz się bardzo dobrze bawił. A zatem pytanie numer
1. Cześć, dzień dobry. Kujarzy. Tramwaj. Janek będzie wiedział, o co chodzi. Przechodząc do rzeczy, przechodząc do pytań z sali. Janek, komu ostatnio chodzi? Powiedziałeś mi pewną taką ciekawostkę z twojego życia, która naprawdę wywarła na mnie ogromne wrażenie. Nawet pewnie sobie nie zdajesz sprawy z tego, jak duże. Ale to, jak się wtedy ze mną tym podzieliłeś i w jaki sposób to opowiedziałeś, i to naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie, więc wydaje mi się, że mógłbyś podzielić się tym z szerszą publiką. A mianowicie, jakie na tobie wywarło wrażenie i znaczenie cała seria Dragon Balla? To w tym momencie, jakim jesteś człowiekiem, to w tym momencie, jakim jesteś zawodnikiem, sportowcem. No powiem szczerze, że mnie to na maksa ujęło, więc... Go ahead, droga wolna, opowiadaj. Nawet ostatnio ktoś mnie pytał, co wiesz, no były czasy Bruce Lee, były czasy Van Damme i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, że ja się wychowałem i na Bruce Lee, i na Van Damme, ale jak parę dni temu zmarł Akira Toriyama, czyli twórca serii Dragon Balla, uświadomiłem sobie wtedy, że kurde, jakie wielkie, wiesz, że to chyba miało największy wpływ, ta jego twórczość Dragon Balla miała największy wpływ chyba na to, jakim jest zawodnikiem, to jaki, wiesz, jacy zawodnicy, bohaterowie tej bajki byli, wiesz, wytrwali, dążyli do celu, wiesz, trenowali, no robili, wiesz, no każdy, kto oglądał, kto jest fanem, wie, o czym ja mówię, no to i dopiero właśnie po tej śmierci sobie uświadomiłem, że to mnie wykreowało na to, jakim jest zawodnikiem, jakim jest też człowiekiem, jakim jest no, sportowcem, no nie? I wiesz, i dopiero po takim, wiesz, po takim wydarzeniu sobie to człowiek uświadomia. Zawsze gdzieś tam szukałeś, że a może Bruce Lee, może Van Damme, a tu się okazuje, że jednak nie. Że jednak zwykła kreskówka, która ma takie, wiesz, przekazy, naprawdę jak się wkręcisz, to jest, no teraz już chyba nie robią z takim przekazem takich, wiesz, no takich rzeczy. Pytanie jest kapitalne. Jest bardzo ci dziękuję, Dorota. Także każdemu polecam. To chcę. Myślę, że się tego nie spodziewałeś. A wiesz, a w naszym sporcie, jakim jest MMA, ogólnie w sporcie, nie tylko w życiu, ta wytrwałość, którą tam, wiesz, szczególnie Songo miał, to jest podstawa. Kapitalne. Pytanie numer 2, bo to nie koniec pytań z sali. Domyślam się, a to było z samochodu, nie z sali. Cześć Janku, witam cię serdecznie i pozdrawiam gorąco. Mam do ciebie takie pytanie, czy pamiętasz, co i dlaczego kazałem ci zjeść w okresie sparingowym przed walką w Zagrzebiu? Z tego co pamiętam, to trener kazał mi i on to, nie będę cytował konkretnie jego słów, jak to powiedział, ale kazał mi zjeść, tylko tak wiesz, dosadnie, z tego co pamiętam, golonko z frytkami, po prostu się i się na... I powiedziałby na nie, czy to jeszcze dołoży, że mam wypić do tego browara normalnie, no nie? No właśnie, czy ja mogę zaryzykować stwierdzenie, no bo uważam, że w walce z Igorem Pokrajacem walczyłeś o pozostanie w UFC, miałeś no, tak było, na pewno. Walczyłeś o kontrakt, to czy ja mogę zaryzykować stwierdzenie, że bez golonki nie byłoby polskiego mistrza świata UFC? Mogłoby tak być, bo tutaj jakby zobaczyliśmy, co się działo, no nie? Co było złe w tych przygotowaniach i jakby ten moment był bardzo przełomowy, no nie? Żeby w ogóle wrócić. Ja tam pamiętam, że ja się tam w pewnym momencie wyszedłem z treningu jednym, bo się tak źle czułem, w połowie tam rundy, po prostu wiesz, już wyrzuciłem rękawice i tak jak stałem w tych, wiesz, mokrych ciuchach, po prostu wsiadłem do samochodu, nie przebrałem się nisko, pojechałem do domu, nie? I mówię, to jest chyba koniec, nie? I potem trener właśnie mnie wysłał na miasto, że mam się odchamić delikatnie. No i jakby wiesz, zauważyliśmy, gdzie był błąd popełniony. No nie? Golonka uratowała walkę, tak mi powiedział Piotr Jeleniewski. Piotrek, dziękuję za to pytanie. A ja mam inne w takim razie. No. Czy kiedykolwiek jedzenie kosztowało cię porażkę? Nie raz. Tak? No, w jakich sytuacjach to było, możesz powiedzieć? Co już nie pamiętam, no ale przed, no na pewno jedno na pewno było z Korejem, ta pierwsza, na pewno tam było. I kurczę, a ty z kim walczyłem przed Koreą, mi powiedz. A nie wiem, czy Patryk Kamins jeszcze. Okay. Chyba tak. To było, okay. Pamiętam. Tak mi się wydaje. To ja rozwinę to pytanie teraz w inną stronę. Ulubione danie Jana Błachowicza? Mielone albo schabowy, ziemniaki, buraki albo mizeria. Czego nie lubi Jan Błachowicz? Czego nie lubię?
Nie wiem, łatwiej jest mi powiedzieć, co lubię, niż jak nie, raczej... Nie, są rzeczy, które wiesz, jak nie wiem, to nie muszę, ale jeżeli jakby ten, to zjem praktycznie wszystko ze smakiem. Poczekaj, co ja, czego ja nie lubię, nie wiem. Słuchaj, o ja wiem, obejrzysz program, który wyjdzie na jesień, to się dowiesz, czego nie lubię. No widzisz, i ciekawie zapowiedziałeś ten program, a zatem przechodzimy do kolejnego pytania z sali. Witam serdecznie, cześć Jasiu. Chciałem wspomnieć sytuację, gdzie zgubiłem się w górach, a Tim, który szedł ze mną, zostawił mnie i ty wróciłeś po mnie. Też troszeczkę się zagubiłeś. Gdzie to było i w jakich okolicznościach? Przypominam, że chłopaki smacznie już sobie pili herbatkę i kawkę na samym szczycie, a my dalej brodziliśmy po pas w śniegu. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętam sytuację, było Albuquerque bodajże. Druga walka z Korejem, jeśli dobrze pamiętam. I mieliśmy hotel i była mega fajna górka, ona miała ponad 3000 metrów i to było fajnie, że na dole była pustynia, było cieplutko, a na górze było po kolana, po pałac śniegu, no nie? No i poszliśmy w te góry i no ja zawsze przed walką, no to mam dobrą formę, więc troszeczkę tam wyprzedziłem chłopaków, no ale były różne drogi, żeby wejść na szczyt. No ja poszedłem gdzieś w lewo, no mówię, dobra, poczekam na nich, no, tylko nie wiedziałem, że oni poszli powiedzmy w prawo, no nie? I siedzę na skałce, wiesz, słoneczko świeci, fajnie jest, jeszcze była taka no, jeszcze była ta wysokość, że było cieplutko i przyjemnie. No i siedzę tak 10 minut, 15. Mówię, kurczę, na pewno ich o tyle nie wyprzedziłem, to jest niemożliwe. Mówię, na pewno albo oni się zgubili, albo ja się zgubiłem. Więc mówię, dobra, no to idę na szczyt. No, nie? No i idę. No i po jakiejś, nie wiem, godzinie marszu i już był śnieg, już była zima, już warunki się zrobiły takie nie fajne. A no, patrzę, Złociutki idzie. A Złociutki był wtedy świeżo jeszcze po operacji tej nogi jednej, no nie? No i tak idzie załamany, ja mówię, zostawili go samego, no nie, i wiesz, gdzie oni są. Okazało się, że my jeszcze byliśmy do szczytu, było jakieś 2 godziny drogi, no ja już tego Złotego asekurowałem, wiesz, motywowałem go jeszcze, sam nie wiedziałem, ile tam jest, ale wiesz, nie, patrzę na zegarek, na wysokość, już jest, jeszcze 15 minut, dasz radę, z nóżki na nóżkę, idziesz. Słuchaj, i wyczłapał się na ten szczyt, na te ponad 3000 metrów, no i wbijamy do schroniska, które jest na górze i wiesz, i patrzymy, ja już miałem konspirację przygotowaną, mówię, że ich po prostu pociśniemy. Ja wyprzedziłem Złotego na tej końcówce, te 100 metrów, od razu mówię, poczekaj, zwolnij. Mówię, wbijam, gdzie jest Złoty, nie? A oni, a to nie jest to, ja mówię, jak ze mną, przecież ja szedłem sam. Mówię, gdzie jest Złoty, nie ma go, człowieku, szukam, dzwonię, nie odbieraj. Jeszcze wtedy Robert Jocz był i mój przyjaciel Sebastian, wiesz, i oni tak, wiesz, taki uśmiech mieli na twarzy, tą gorącą kawkę sobie piją i tak na siebie patrzą, że nie wiedzą mnie. Ja mówię, dawajcie, idziemy go szukać, no nie ma, trzeba dzwonić po coś, nie? I wiesz, a to za chwilę Złoty wchodzi. No to ładnie, ale byli, wkręciłeś. No byli, wiesz, byli dość mocni. Ja zapytam inaczej, a czy ty kiedykolwiek poczułeś w jakiejś sytuacji taki duży strach w górach, że może stać się coś, czego nie chciałbyś, żeby się stało? No, 2 razy mieliśmy. Raz miałem sam sytuację, że się zgubiłem w górach. No to było na Bali, na taki wulkan Agung, tam się zgubiłem. Na chwilę na szczęście, ale kurczę, siadłem na skalę i ja mówię, co teraz? Wiesz, to była druga w nocy, czy tam trzecia, już nie pamiętam. Nic nie widzę. Ciemno, nikogo nie ma. Ja mówię, no dobra, siedzę tutaj do 6 rano, wyzejdzie słońce i będę kombinował, no nie? Ale na szczęście tam się odnalazł się ktoś, kto mnie, no, od którego przewodnik się odnalazł, od którego już po jakieś pół godzinki siedziałem, 20 minut na tych skałach, aż no i krzyczałem po prostu, aż w końcu zobaczyłem światełko czołówki, no nie? I od tego momentu powiedziałem, nie odchodzę nigdzie od przewodnika, to jest sekunda, jak się jesteś w stanie zgubić w górach, jeszcze wiesz, których nie znasz, no nie? No to tam było raz taki moment, że miałem ciśnienie, no ale ten, a drugi raz było to, też byliśmy w górach w Zakopanem i już było lato, ale jeszcze były gdzieś takie połacie śniegu na szlakach i szliśmy, już nie będę mówił z kim, kto i jak, żeby, może nie chce ta osoba, żeby, ale wiem, że ja szedłem jakby pierwszy i tak właśnie na szlaku był, a było stromo bardzo, można było spaść, no taki wiesz, lód, śnieg taki, no, i wiesz, ja tak się zatrzymałem przed tym i tak się zastanawiam, jak to zrobić, wiesz, jak. No i kolega z tyłu mówi, ty co ty dorobisz? Nie? Mówi, no zastanawiam, jak się tu przejdzie. Mówi, daj, ja ci pokażę. No i na kozaku wchodzi na ten śnieg, ja się patrzę mu na kreskówkę, jak nogi mu tak jadą i zjeżdża z tej góry. No nie? I w ostatnim momencie się łapie takiej skałki. No nie? No i się wydrapał. Ja mówię, no tego się zastanawiałem, żeby jak tu się ten. No, nie? No gdyby zjechał, przeżył, ale no gobry byśmy śmigłowiec byśmy wzywali i na pewno byłoby no, dość długim leczeniem połamanych wiesz, kończyn. No, nie? No i potem pamiętam, że wszyscy nadrabiali chyba z 300 metrów wiesz, do góry, żeby obejść ten płat śniegu i już nikt nie kozaczył, że umie chodzić jak starenka po górach. Nie? I chyba tego najbardziej uczą góry, pokory. Tak, pokory.
Teraz dwa ostatnie pytania i myślę, że będziemy się przy nich bardzo dobrze bawić. Pytanie numer 4. Cześć Jan, szybkie pytanie. O. Czy uważasz, że porażka z koniem na bramce powinna być wliczona do zawodowego rekordu w MMA? Pozdrawiam. Mogę, zanim odpowiesz, jak dostałem to pytanie od Michała Mankiewicza, dzięki Meta, to ja się tarzałem ze śmiechu. Mówię autentycznie. Słuchaj, ja finalnie bym nie nazwał tej porażki, tej walki z koniem porażką, tylko no contest, więc jako no contest. Czy możesz opowiedzieć coś więcej? Powiem w skrócie, bo to jest długa historia po prostu. No, wyrzuciliśmy gościa z dyskoteki, on powiedział, ja tu wrócę, no i wrócił z koniem, ale on, jakby my nie wiemy, w którym momencie on wszedł do tej dyskoteki z tym koniem, no nie? No i trzeba było teraz, wiesz, tego konia wyprosić, no nie? No i tam, no, na inny dzień to zostawię tą historię dalej. Ojej, jak to musiało wyglądać? No, zabawnie ogólnie, finalnie, no nie? Bardzo. To inne pytanie, nawiązujące do tego, jaki jest nieoficjalny rekord Jana Błachowicza, bo praca na bramce to jest, Iro to powiedział ostatnio, chyba najgorsza robota na świecie. Są plusy na świecie. I minusy, tak? Wiesz, jakby każdy, kto trenuje i chce trenować zawodowo, przynajmniej wiesz, to musisz gdzieś znaleźć taką pracę, jeżeli nie masz pieniędzy, która ci da zarobek, a może pozwolić ci na treningi dwa razy, powiedzmy, dziennie. No to okej, noc jest nieprzespana, ale dzień jest wolny, możesz przepracować, więc... no wiesz, jak się nic nie dzieje, jest cisza, spokój, no to przychodzisz do domu tylko zmęczony, niewyspany, tak? No ale jak są awantury, no to są awantury, no i trzeba sobie z tym poradzić, więc... Nie wiem, nie liczyłem nigdy, ale dużo większy na pewno niż oficjalny w tym. A jaka jest maksymalna liczba rywali, z którymi musiałeś mierzyć się jednocześnie? To nie było, że się mierzyłem, tylko raczej wiesz, wiem. Pozycja embrionalna i starasz się jak najmniej obrażeń zebrać. Dużo. Kurde, no ciężkie, nie wiem. To przechodzimy do ostatniego pytania z sali. Jak myślisz, kto to będzie? Podejrzewam, że może być Daniel Omielańczuk albo Juras. Daniel na wakacjach, więc zostaje nam jedna opcja. Czyli Juras. Juras. Siema Jano, oczywiście wiadomo, że muszę Cię dyskredytować, przy okazji też trochę siebie, to chciałbym, żebyś opowiedział, jak nam się udało w ostatnich miesiącach, zresztą chyba dwukrotnie nawet, wyprowadzić Dorotę z równowagi i doprowadzić do naprawdę dużego poziomu złości. Dwa razy? Tak. Raz to pamiętam. Raz pamiętam, że 4 rano i walka na miecze u nas na chacie, to kazała nam... Wynieść się, zostawić to i wynieść się delikatnie. To było raz, ale drugi raz w przeciągu najbliższych czasu to nie pamiętam. Ale ta opowieść Jurasa była słynna o tej szabli polskiej i katanie chyba. Szabla polska i katana, tak. Porównywaliśmy, które style są lepsze. Wyszło, że szabla polska. W drugiej sytuacji. Przynajmniej o 4 rano, no nie? Ale wydaje mi się, że dużo takich pojedynków kiedyś było o 4 rano. W drugiej sytuacji rozumiem, że nie pamiętasz. To na pewno było, że ale druga? A, wiem, też była jakaś impreza i chyba już Jachu poszedł spać, a myśmy chyba odpalili Mortala, jedynkę tego nowego. I tak żeśmy się wkręcili, że wie. No wiesz, jak to jest. Wiadomo. Dawaj, nie. Też chyba było, też na takiej samej zasadzie, że nam chyba w ogóle tą, nie wiem, czy konsoli nie wyłączyła po prostu z prądu, czy coś takiego, żeby przestali grać. Ja mam jeszcze takie pytania towarzyszące do tego ostatniego, bo sam przemieciłeś w jednym z materiałów filmowych dotyczących twojej współpracy reklamowej takie zdanie, kiedy coś gotowałeś. Dorota, żeby nie było, do zmywary wkładam, proszę nie krzyczeć. I ja się zastanawiam, czy Jan Błachowicz jest bałaganiarzem. No na pewno nie należy do takich, wiesz, to czy nie robię syfu takiego totalnego? Ale delikatny. Delikatny, tak. Nie nazwałbym go delikatnego. Albo inaczej, ja też nie lubię sprzątać od razu, tak? Ja nawet musi poleżeć, odpocząć i dopiero po tygodniu można, wiesz, te rzeczy pozbierać z danego miejsca, nie? Przecież to jest typowe dla faceta. No tak, witaj w klubie. Normalne, nie? Jak każdy facet. To nie wiem, czy wiesz, jak mężczyźni segregują ubrania do prania. Na jakie? No nie wiem, ja wszystko walę do jednej pralki. No nie. Segregują na brudne i na brudne, ale jeszcze można założyć. A, no tak. Coś w tym jest.
I na tym zakończmy. I teraz pytanie. Czy dobrze bawiłeś się, słysząc pytania od swoich bliskich? Bardzo dobrze, fajnie. Część sobie musiałem przypomnieć, już zapomniałem. Także ten. Przyjemnie powspominać, wrócić do tych czasów. I to już koniec pytań z sali, koniec pytań moich. Bardzo Ci dziękuję, Janek, za poświęcony czas i najważniejsze to życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia, żeby to wszystko, na co czekamy, Twój powrót do oktagonu UFC, Twoja potencjalna walka z Tomkiem Adamkiem, żeby to wszystko za jakieś kilka miesięcy stało się faktem, a zatem wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo, niech się stanie. Dzięki za wizytę w studio. Panie i panowie, moim i waszym gościem był Jan Błachowicz, Artur Mazur. To był program Klatka po klatce. Bardzo wam dziękuję za uwagę.